Ukazała się biografia źródłowa Jana Józefa Lipskiego, napisana przez Łukasza Garbala, historyka literatury, związanego kiedyś przed laty też z Bramą Grodzką, dzisiaj mieszkającego w Warszawie. Jan Józef Lipski to wielka postać polskiej opozycji demokratycznej w czasach komunistycznych, ale człowiek, który uważany był za kryształową postać. Brał udział w Powstaniu Warszawskim z dwoma późniejszymi mieszkańcami Lublina, Adamem Stanowskim, Jerzym Kłoczowskim w jednym oddziale. Był historykiem literatury, który pracował w Instytucie Badawczym Literatury, ale przede wszystkim był człowiekiem, który stawał po stronie tych, którzy są prześladowani, sam doświadczywszy w czasie II wojny światowej dramatu, walczył z bronią w ręce w powstaniu, jak wspomniałem. Był jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników, zaangażowanym w tą inicjatywę polskiej inteligencji broniącej robotników z Radomia, z Ursusa. Był człowiekiem, który zajmując się sprawami literatury, zajmował się polskim pozytywizmem. Ta biografia źródłowa to 1800 stron, można powiedzieć olbrzymia lektura, ale lektura, która pozwala spojrzeć na drugą połowę XX wieku w Polsce właśnie poprzez pryzmat literatury, poprzez pryzmat życiorysu Jana Józefa Lipskiego, ale życiorysu, który jest też historią polskiej opozycji demokratycznej, która stawała po stronie dobra i takim człowiekiem był Jan Józef Lipski. Mówią o nim, że był po prostu dobrym człowiekiem.